Remigiusz Jaskot, Gdańska 27. Moi państwo gościem jest Krzysztof Drozdowski, sekretarz generalny partii Marka Kubiaka, czyli Federacji dla Rzeczypospolitej, a w ostatnich wyborach kandydat Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak długo był pan działaczem Platformy Obywatelskiej? No około 4 lata. Jak, jak to się stało, że się pan tak zradykalizował? Zradykalizował? No tak, no jeśli dzisiaj pan publikuje na Twitterze, ym, pisze o Koalicji Europejskiej, oznaczając ją niemiecką flagą, a swoją swój projekt polityczny polską, to chyba pan się mocno zradykalizował. No nie jest to pogląd osamotniony mój, że y, Koalicja Europejska, czy też Platforma Obywatelska w tych wszystkich swoich permutacjach bardzo mocno lubuje na stronę niemiecką, więc... Czy pan w Platformie też był agentem niemieckiego wpływu? Tak samo jak w Konfederacji byłem agentem Putina. No ale pytam poważnie. No, jeśli pan teraz mówi, że Platforma reprezentuje Niemcy, czy działając przez lata w Platformie reprezentował pan Niemcy? Platforma, do której wstępowałem w 2004 roku, a Platforma, która jest teraz, niestety diametralnie różnią się od siebie. Aha, bo pan że teraz, że Konfederacja jest jedynym propolskim ugrupowaniem. To wracam do tego samego. Czy jak pan był w Platformie, pan reprezentował jakieś inne interesy? Nie, nie. No to jak to się stało, że, czyli pan nie zmienił poglądów, ale platforma zmieniła? No tak, jak najbardziej. Jak pana przewodniczący był Donald Tusk, to było wszystko dobrze, teraz się zmieniło. No wtedy Donald Tusk nie był jeszcze na pasku Anglii Merkel, nie był szefem Komisji Europejskiej, nie robił tego, co robi Donald teraz. Donald Tusk nie jest przewodniczącym Komisji Europejskiej. No, jest komisarzem. Nie, nie także. Jest. A Konfederacja jest, tak jak mówiłem, tak jak pan redaktor zauważył, yy, jedynym propolskim komitetem, dlatego właśnie z tej retoryki to wynikało. Na Facebooku po debacie w Telewizji Polskiej napisał pan, połowa sukcesów w debacie to mieć przeciwników na dobrym poziomie, a czasem hmm. tego brakuje. Który z kandydatów nie był na pana poziomie? No, myślę, że nie będziemy podawać nazwisk tutaj, bo, bo nie wypada, dlatego też nie podałem e, tych nazwisk w tym wpisie. Natomiast ten wpis był bardziej skierowany do pani Wandy Nowickiej, którą serdecznie pozdrawiam. Ona zebrała dwa razy więcej głosów który, niż pan. No, nie ma to żadnego znaczenia do tego, jak się nam debatowało ze sobą, bo mimo, że e, prezentujemy jakby dwa skrajne różne poglądy e, i stanowiska, to siedzieliśmy zawsze na debatach koło siebie, co było spowodowane właśnie tymi naszymi numerami list i debatowało nam się bardzo dobrze, mimo często ciężkich i ciętych ripost z obu stron. A czy to nie jest tak, że to pan zaniżał poziom kampanii wyborczej, pisząc na przykład o liście wiosny jako homolista? No to każdy musi ocenić już w swojej tutaj... No i ludzie ocenili, masakrowali przez... pana w wyborach. Był pan najgorszym liderem w województwie, dostał pan 8 tysięcy głosów. Jako jedyny, jako jedyna jedynka w województwie dostał pan poniżej 40% głosów ze swojej listy. No, takie są fakty. Jak pan się odniesie do tych wyników? No procentowo zrobiłem lepszy wynik niż był już Europoseł Iwaszkiewicz chociażby na Śląsku, więc. Nie uznaję, że to była totalna porażka, natomiast organizacje i ugrupowania prawicowe na zachód od Wisły, a zwłaszcza w naszym województwie, no nigdy nie cieszyły się wielkim, wielkim powodzeniem, więc. No ale proszę mi zro pomóc zrozumieć, jeśli pan dostał 8 tysięcy głosów a Marcin Sypniewski, który było z ostatniego miejsca 5 tysięcy, był pan jedynym liderem no, prawie listy. Prawie dziewięć tysięcy dostałem głosów. Tak, prawie 9 tysięcy. Także... No to moim zdaniem niewiele zmienia. Jako jedyny dostał Dla pan. każdy głos coś zmienia. Jako jedyny dostał pan poniżej 40% głosów ze swojej listy i z tego co się z tego co się wiem, jesteśmy jedynym okręgiem, gdzie przegraliście z projektem Kukiz 15. To, że zdobyłem mniej niż 40% swojej listy, pokazuje po prostu, że mieliśmy bardzo wyrównaną listę i, i nic więcej. No wyrównaną, ale czy, czy wyrównaną słabością lidera? Wyrównaną dobrą jakością wszystkich kandydatów. Panie sekretarzu, wróćmy do, jak pan to ujął, homolisty. Mówi pan o ludziach wynaturzonych, mówi pan o seksualizacji życia publicznego. Czy to nie jest tak, że pan najczęściej spośród bydgoskich polityków mówi o seksie? Nie wiem, nie, nie, nie sprawdzałem statystyk, kto ile razy mówi o seksie, zresztą ja też e, nie mówię o seksie e, w, w sensu stricte, tylko mówię bardziej o ideologii e, seksualizacji, e, która wkracza do nas bardzo mocno, na, na nasze tereny z zachodu, więc bardziej mówię o tym w tym kontekście, a nie w seksie jako o seksie, od tego jest lew starość czy nie było panu przykro kiedy zorganizowaliście swój tak zwany marsz normalności że przyszło na niego 200 osób trwa 20 minut był 10 razy mniejszy od marszu równości marsz normalności który zorganizował głównie Marcin Sypniewski On tutaj był inspiratorem tego ja jako lider konfederacji się oczywiście do tego jak najbardziej dołączyłem było na nim tyle ludzi, ile, ile było. Ale tak jak mówiłem, w trakcie marszu ludzie bali się przychodzić z powodu zaszufladkowania jako homofoby. Trwał, był zorganizowany godzinę wcześniej właśnie dlatego, żeby nie było żadnej, żadnej jakby spotkania, żadnej styczności z Marszem Równości. Nie chcieliśmy mieć żadnych jakichś... Że tak powiem, incydentów, czego żeśmy się mogli obawiać. Przecież słusznie co pokazały inne ugrupowania, które stanęły naprzeciwko Marszu Równości, które zachowały się bardzo niegodziwie. A u nas Marsz przebiegł w bardzo fajnym, fajnej atmosferze i jesteśmy z niego zadowoleni. Czyli nie był panu przykro, tak rozumiem nie. odpowiedź na pytanie, że y, trwało to chwilę i było. Y, trwało tyle, ile żeśmy sobie założyli, więc. Było ułamkiem imprezy, przeciwko której protestowaliście. Czy zgadza się pan z tezą, że geje chcą adeptować dzieci, żeby je molestować i gwałcić? To jest teza Kai Godek, pana koleżanki z Konfederacji. Nie wiem, po co chcą adoptować dzieci. Adop w ogóle adopcja dzieci przez pary homoseksualne, ponieważ to są mężczyźni czy kobiety, jest dla mnie niezrozumiała i jakby niemoralna wręcz. Także jestem jej całkowicie przeciwni. przeciwny w każdym względzie i z jakiegokolwiek powodu by mieli to robić. Panie sekretarzu, w kampanii jawnie graliście antysemityzmem. Nie czuł pan zażenowania, kiedy Konrad Berkowicz machał jarmułku nad głową konkurentki? Czy znaczy nie, nie graliśmy antysemityzmem? Graliśmy. Tak, słowem mówił: Piątka Konfederacji, nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. To nie jest granie antysemityzmu. No tak, ale słowem Irwinsen został skrytykowany w ramach Konfederacji za to, co powiedział. Nie każdy lider naszego ugrupowania potrafił powstrzymać czasami język za zębami albo emocje. Zachowanie Konrada Berkowicza też uznaje, że było spowodowane jakąś chęcią populizmu, natomiast na pewno nie było, nie było dobrze przyjęte w ramach naszego ugrupowania. Antysemityzm był jeden z głównych wątków waszej kampanii, Benson raczej mienie dalej. bezspadkowe. Do tego przejdziemy. Bo na przykład. O polityce obecnego rządu wobec Izraela, Robert Winnicki na Marszu Suwerenności, mówił: Jarmułki mi się stsunęły na oczy. To nie jest antysemityzm? To jest pewne obrazowe opisanie sytuacji, po prostu. Kraliście faktycznie ustawę 447. Problem jest taki, że w Polsce nie ma żadnej partii, która by powiedziałaby, że taki temat istnieje. No, PiS już przyznał, że ten temat istnieje. Nie, z PiS nie Zresztą... przyznał, że taki temat istnieje. Przyznał, przyznał. Natomiast. Kto, kto z pisu przyznał, że ten problem nie jest bezspadkowego? Chociażby i Jadwiga przyjęcie. Wiśniewska w debacie telewizyjnej, e, która była w TVP, e, to po pierwsze. A po drugie, chociażby pani ambasador Mosbach kolejny raz e, ostatnio, kilka dni temu wspomniała na ten temat. Także. Cały czas ten temat istnieje, ale rząd próbuje go oczywiście zamieść pod dywan. Nie próbuje zamieść pod dywan, tylko w tej sprawie rząd mówi tak samo jak opozycja, że sprawa jest rozstrzygnięta na mocy umów międzynarodowych. Rząd tutaj mówi jedno oficjalnie ludziom, a drugie robi zupełnie pod stołem. Panie sekretarzu, ile normalnych ludzi mieszka w Bydgoszczy? Nie wiem, nie, nie patrzyłem ostatnio na statystyki, ile miasto... Ma naszych mieszkańców. Nawiązuje do pana wypowiedzi z Marszu Suwerenności. Powiedział pan: mój przyjazd tutaj pokazuje, że w Bydgoszczy mieszkają też normalni ludzie. Normalnie chodziło mi o narodowców, o, o, o Aha, patriotów. A pozostali to są normalni. No, oczywiście, był to pewien skrót myślowy, który można właśnie wykorzystać to w ten jest jak to jest normalny. To jest bardzo ciekawy wątek. Narodowcy, kto, kto jeszcze? Wyborcy Konfederacji i kto jeszcze? <laughs> no, wszyscy, co, dla których najważniejsze jest dobro ojczyzny. No ale. Wasz komitet dostał 3% z hakiem. Czy 97% Bydgoszczan jest nienormalnych? No, ale w całej Polsce dostaliśmy 4,55%. 90... To tylko pokazuje, że nasze województwo jest 5 trudne i jest, jest zabetonowane jest przez SLD i Platformę, tak jak właśnie mówiłem na Marszu e, Suwerenności w Warszawie. Jaki procent Polaków jest normalnych? No, nie, nie prowadzę takich badań, także pan redaktor wybaczy, ale statystykiem nie jestem. Chcieliście patronat tak zwanym marsza normalności nie udało wam się wypełnić poprawnie wniosku czy w przyszłym roku spróbujecie ponownie? To znaczy, jaka była sytuacja z tym wnioskiem, to tego y, absolutnie nie wiem. Bo tym tak jak mówiłem, zajmował się Marcin Sypniewski. Nie wiem, czy był niepoprawny, czy był po prostu złożony nie na czekalnie. oczywiście czy tam zły druk, to jakby nie jestem tutaj tego... Jest specjalny druk, żeby dostać patrona od prezydenta, wy napisaliście no temat... Możliwe, i... no nie jestem tutaj tego świadem bo się tym tematem w ogóle nie, nie zajmowałem, więc ciężko mi wypowiadać się tutaj za kogoś. A, to już koniec tego wątku. Ehm... Dlaczego 95% Polaków w takim razie zagłosowało na inne komitety niż ten jedyny Propolski? Myślę, że nie 95% Polaków, bo w go, do urn wyborczych poszło tam 40-parę e, procent Polaków, a nie, a nie 100%, więc na pewno jest e, mniejsza liczba. No ale dlaczego ten wynik wyborów był taki, a nie inny, pana zdaniem? No, to, jest, to jest, myślę, pytanie na długie godziny. No na pewno. E, Prawo i sprawiedliwość wygrało z powodu właśnie obawy, że platforma dojdzie do władzy i będzie po kawałku sprzedawała nasz kraj, właśnie na zachód. Do tego PiS sobie kupiło wyborców różnymi programami socjalnymi. No, tych przypadków na, na pewno jest jeszcze, jeszcze kilka, by się znalazło. Wracając do tego antysemityzmu, który nie ukrywam, że nie boli Waszej kampanii, bo jako jedyni posunęliście się do takich, e, takich aktów. E, czy w kolejnych wyborach dalej będzie Pan szedł w projekcie z Konradem Berkowiczem, z Panem Mencenem? E, cały czas będę szedł w projekcie z Markiem Jakubiakiem, a od e, niedługo również z Piotrem Lirojem Marcem. E, jestem członkiem federacji i będę tam, gdzie będzie federacja. No I nie jest wykluczone, że Federacja będzie na przykład przypisie. Nie boi się Pan, że działalność w konfederacji to jest nawet za dużo dla polityków Prawa i Sprawiedliwości? No z tego co wiem, to nie jest to ani za dużo, ani za mało. Każda kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. W każdej kampanii wyborczej nie patrzy się na dobro innego ugrupowania, tylko na swoje i robi się wszystko, żeby zdobyć jak najlepszy wynik, a dopiero po w wyborach y, siada się do stołu, że tak powiem, i ustala różne y, następstwa. Jak pan siada wieczorem w fotelu, już kończy pan lekturę książki historycznej albo pracę nad inną książką i pan wypoczywa i, myśli, i słyszy pan kolegę z projektu politycznego, który mówi, że komuś jarmułki przerasły do mózgu. Co pan sobie myśli? Nie słyszałem tego, więc nie wiem kto Aha. to powiedział. To też y, poseł Winnicki. Ma prawo do swoich opinii. A tak pan jak uważa, każdy. że ma prawo do swoich opinii, że to nie jest przekroczenie żadnych granic. To znaczy, każdy ma prawo mówić to, co, to, to, co jakby uważa, bo mamy, y, mamy taką możliwość w naszym kraju. Natomiast y, pewnych rzeczy nie wypada po prostu powiedzieć, ale to każdy już musi ocenić jakby y, samemu. Dziękuję. To wszystko na dziś. Więcej filmów z nabyt 2019 na Bydgorczyworcz.pl. Dziękuję bardzo.